Dzień dobry, witam Państwa w najnowszym odcinku Palhajs TV, w którym zobaczycie naszą wycieczkę do Dubaju. Zapraszam! Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Kochani, wylądowaliśmy już w Dubaju po wielu, wielu godzinach podróży i wita nas tutaj proszę taki pan, Piotrek, pokaż. I teraz idziemy na shuttle busa, który całą naszą tutaj radosną ekipę, którą możecie zobaczyć, zabierze do naszego cudownego hotelu. To jest Passat Kombi. Passat Kombi? Ale przedłużony. Najpierw z Łodzi, 3 bite godziny samochodem do Katowic, 3 bite godziny oczekiwania na samolot, 5 godzin 25 minut lotu i jeszcze 1,5 godziny czekania na odprawie paszportowej, ale w końcu jesteśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I teraz czeka nas... Ja. Ale tu jest gorąc! Ale aż mi obiektyw... Ej, obiektyw mi zaparował, stary! Ja pierdolę. Zobacz to, co tak zaparował. Jest lepiej? Jest trochę lepiej, no. Słuchajcie, jeżeli o godzinie 23 jest tak kurde gorąco, to jak będzie gorąco, już tak będzie spoko, że jak ciepło jest? Czy byś taką pogodę? Nie. Normalnie jest jak na saunie. No przecież no ten obiektyw to jest jakiś chorowica, nie? I teraz przed nami 40 minut trasy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Jak w domku u Karasia, zobacz, tylko małpy brakuje. Driver! I kierowca też pije z nami. Tak. Słuchajcie, kochani, czy uważacie, że dotrzemy? Jeszcze raz widzi, co to jest. Marek, my pojedziemy drugim kursem. Jesteśmy chujnie gdzie, alkohol leje się, wódka, piwo. Co my tu robimy w ogóle? I proszę Państwa, to jest coś nietypowego, ponieważ w naszej ekipie zawsze są nietypowe wyjazdy. Kawalerski był tego typu, więc jakby teraz też przełamujemy kolejne konwenanse i jedziemy na podróż przedślubną. Ponieważ ślub mamy dopiero 15 czerwca, a dzisiaj jest 21, tak, maja? No, 21 maja. Jest to prezent od Marka Karasia Karapyty, który postanowił ufundować nam taki cudowny prezent z okazji naszego ślubu. Popatrzcie na całą zawartość prezentu, siedzi tutaj dookoła. Marek stwierdził, że bardzo fajnym prezentem z okazji ślubu będzie podróż taka dla mnie, dla Luizy, do Dubaju, na którą pojedzie z nami Piotrek oraz będą mogli pojechać nasi widzowie, więc musimy być grzeczni i nic nie odjebać w Dubaju, bo jak nas zaaresztują, to nie dotrzemy na ślub. Dotarliśmy, jak widać na załączonym obrazku, jest naprawdę na grubo. Jest naprawdę kurwsko ciepło. No i tutaj będziemy właśnie w tym hotelu pięknym. City, kurwa, Premier, Marina, Hotel, Apartment. W tym hotelu będziemy mieszkać. Teraz wchodzimy do apartamentu, żeby wrzucić po prostu bagaje. Idziemy. Teraz tak, chodźcie wszyscy z walizkami, tutaj stawiamy walizki. Tam, gdzie do jakiego apartamentu kto idzie. Każdy musi dać paszport, także... Każdy daje paszport. A może być pulsatu? Kurwa, bez jaj teraz, tak? Będziemy mieszkać na 15 piętrze. Mam nadzieję, że view z okien będzie so spektakular, że po prostu będzie zapierał dech w piersiach. Bo zawsze w Dubaju, który się buduje, to może być dźwig, na przykład rusztowanie. I panowie, się nie poszło. O. Kraken właśnie puścił bąka. 14? Dlaczego 14? Miał być 15. A skąd bierzesz? No bo jest napisane. O! Jesteśmy na 15? Jest! Sytuacja jest uratowana! Dzień dobry, witam w Palhajs TV Crips. Zobaczymy teraz nasz dubajski apartament. Tutaj sypialnia Kingi oraz Marka. Tak się prezentuje. Łazienka, toilet, proszę bardzo. Wejdźmy tutaj, zobaczmy. O! Kurwa, jaki łuki! Prysznic. Zobaczmy naszą sypialnię. Ała. Tutaj... Co, wpadłeś na coś? Troszkę. Tutaj, w tej sypialni, śpię ja oraz Luiza.
Tak się prezentuje łazienka moja i Luizy. Naprawdę Marek wybrał bardzo ładny apartament, jesteśmy bardzo zadowoleni. Tutaj oczywiście małżeńskie łoże, mimo że małżeństwem jeszcze nie jesteśmy. Tu zobaczmy, w tym pomieszczeniu śpi Kraken razem z Kamilą. Też łóżko małżeńskie, mimo że małżeństwem jeszcze nie są. A tutaj najważniejsze pomieszczenie w całym naszym apartamencie, czyli sofy, stół, kuchnia. I zobaczycie, jak zajebisty widok mamy na marinę. Zapraszam. No i tak to się prezentuje, proszę Państwa. Mieszkamy na 15 piętrze. Za tymi budynkami znajduje się Zatoka Perska, czyli morze. Więc tak się prezentuje nasz taras. Tutaj Miłek, Kraken oraz Kamila już wypoczywają. Ja sobie wziąłem piwo. Tak. Mogę Wam zdradzić, że ów szlaufrok dostałem od Krakena na wieczór kawalerski. Na urodziny, kurwa. Nie. Na urodziny? To jeden chuj. Urodziny były wtedy, kiedy kawalerski. I obiecałem, że go założę w Dubaju. Teraz trochę żałuję, bo jest mi... ciepło mi jest trochę w tym szlafroku. Jest bardzo gorąco, jesteśmy bardzo zmęczeni i po prostu na dzień dzisiejszy kończymy już zdjęcia. Zobaczymy się rano, a teraz nie pozostało nam nic innego niż uderzyć w melanż. Wiem, że już na dzisiaj miał być spokój, ale dużo się dzieje. Ale dużo się dzieje i idziemy zobaczyć, co dzieje się w pokoju innym. Apartament, w którym mieszka Piotr Janczar oraz jego nowo poznany kolega Miłek, nasz widz ze Śląska. I powiem Wam, że bardzo przytulne gniazdko sobie tu ubiliście. Rano zamówienia. Co byś rano chciał na śniadanko? Arbuzika czy jajecznicę? I to jest tak. Miłek, poproszę. Dwie pały. Aktualnie teraz tutaj trwa Ramadan, czyli arabski post. Niektórzy uważają, że przyjeżdżasz do Dubaju w Ramadan jest bez sensu, ponieważ w dzień lokale są pozamykane i wiele rzeczy można kupić, ale jest fajnie, bo jest bardzo mało ludzi na ulicach. A Ramadan polega na tym, że w ciągu dnia oni siedzą gdzieś pochowani, nie jedzą, nie piją, jak zapada zmrok, to wychodzą i jedzą, dlatego restauracje są otwarte. I w dzień ciężko spotkać tutaj, że tak powiem, autochtonów.
tylko ci, którzy muszą się przemieszczać po ulicach, to się po nich przemieszczają. Więc jest to całkiem sympatyczna sprawa. Ulice są puste, jest dużo mniej ludzi, są przeceny. Oczywiście ja to wszystko mówię, bo tak słyszałem, nie to, że ja wiem. Najbardziej ekstremalną rzeczą, ja nie popijam, możesz tą kolę zabrać, młody człowieku. Część to są koledzy Karasia, część to są nasi widzowie. Ogłaszaliśmy to, każdy mógł za nim pojechać. Na pewno to nie jest ostatni wyjazd z Polhajs TV, który będzie można odbyć, bo mamy z Markiem jeszcze dużo ambitnych planów i będziemy jeździć w różne fajne miejsca. Na przykład możemy pojechać do Syrii na wojnę. Będzie fajnie. Z Markiem wszędzie. A teraz znajdujemy się na 22 piętrze, na tarasie naszych znajomych. I tutaj jest widok no galanty. Robi to wrażenie. Zobaczmy jeszcze sobie tutaj. Trochę trzeba jednak iść tarasem. Jestem lekko onieśmielony. Ała. No, naprawdę? Nie? Jest kawałek. Jest kawałek tarasu, nie? Jest druga w nocy i zobaczcie, jaki to jest ruch. Tą autostradą cały czas samochodziki pędzą. Co pokazuje tylko i wyłącznie, że Dubaj nigdy nie śpi. To jest miasto, które nie zasypia. Tak samo jak my. Zamiast pójść spać i się ogarnąć, to kurwa, halejemy coraz więcej, nie? Ale to jest taki efekt pierwszej nocy. Jak się gdzieś przyjedzie, to wszyscy jak takie psy spuszczone z łańcucha. Zarodinu! Pływamy se, opalamy się. Jest naprawdę bardzo fajnie. Tutaj jak jesteśmy w basenie, temperatura jest naprawdę znośna. Byłem na górze przed chwilą, wypiłem sobie piwko, więc jest naprawdę fajnie. Za chwilę idę wypić następne. Na basenie niestety nie można, ale i tak jest zajebiście. Dobra, starczy już tylko pływać. My już oglądaliśmy z Miłkiem te zakupy miejscowe. Tak? Nawet wieszaki sprzedają za 160 zł. No to super. Kurwa, co mówisz? Tak źle sobie leżę. No. Takie ci pozwolę. Że wiesz, jak chcę powiedzieć koszulkę, to ci się nie pognie, nie będziesz miał tych. Oż ty, no. Kurwa, to... A ty pisałeś numery? Tak, że zadzwonisz? Bo będzie lecieć. Tak, tak, tak. Trzeba dyżury zrobić tutaj. To kurwa. Podasz na basenie, słuchajcie, mam dyżur, oglądam tyle zakupy, żeby wyszaki włapać. Bo kurwa, są zajebiste bez zagniotek. No i tak sobie tutaj kucamy. No, takie jesteś kozak? 15-11. Tak, sądzę, że 18-17 stopni Celsjusza. Z watem. Ze mną moja ukochana narzeczona. No, pocałujemy się nielegalnie. Ej, nie dotykasz mnie, dotykasz mnie, puść mnie. Na przykład? Szybko, szybko, no taki szybki buziak. 3-4. No, 30? Chyba nikt nie widział. Tak, live. W końcu dożyłem czasu, w których Janczar idzie tyłem w 40 stopniach Celsjusza. Nie było tyle? Nie, no nie było tak gorąco. A, nie możemy się trzymać za rękę, więc ją puszczam. To tak odruchowo. Tutaj możemy zobaczyć, jest ta główna autostrada, która przebiega przez sam środek Dubaju. I rano naprawdę hałasowała, nie? Słyszałaś? No i całą noc hałasowała. A ty byłeś pijany, jak się kładłeś spać, to nie słyszałeś. No to może tak być, może tak być. Możemy zauważyć, że dziewczyny chodzą naprawdę poodkrywane i nie ma z tym żadnego problemu. Oczy, możliwe, że teraz ja tak gadam, a nikt tego odcinka nie zobaczy, bo nas powiną i wsadzą nas na dożywocie. Teraz kierujemy się, żeby zakupić karty na metro i mamy jechać do Dubai Mallu, do jakiegoś wielkiego centrum handlowego. Ale to jest teraz mola, to można sobie śmiało. Tak, można spacerować. Droga wycieczki, powinien być tylko takimi tunelami, nie? Teraz ty. Jak nie trzeba chodzić, to sobie to się wysiada. No wiadomo, morda. Oś, kurwa, zaskoczyłem się lekko. Po 20-30 minutach jazdy metrem dotarliśmy do słynnego już Dubai Mall.
No i teraz mam nadzieję, że pójdziemy coś zjeść, ponieważ ostatni posiłek jadłem bardzo, bardzo dawno temu. I wszyscy są bardzo głodni, morale jest dosyć kiepskie przez to, że jak człowiek głodny to zły. Nie wiem, już naprawdę straciłem trochę w ogóle czasu, ile to wszystko zajęło, ale naprawdę dystanse są ogromne. Proszę Państwa, jesteśmy, nie wiem gdzie? W Dubaju. Ale tutaj możemy zobaczyć, jest mieszkanie. Piękna rzecz. W końcu, po kilku godzinach łażenia w tej nazad, udało nam się dotrzeć do jakiejś restauracji i po prostu przykro mi bardzo, że dużo nie nagramy, bo wszyscy są tak głodni, że rzucamy się po prostu na jedzenie. Dawno nie byłem tak głodny. Posilenie typowym dubajskim pokarmem, czyli pizzą. Jesteśmy naprawdę teraz, morale poszło znowu do góry, energia wróciła. Ale jak wyszliśmy, to okazuje się, że tutaj już powoli zachodzi słońce. A teraz po prostu pocilautujemy sobie tutaj, w tym pięknym miejscu. Karasz mówi, że od 20 zaczynają się tutaj pokazy fontan. Powiem Wam szczerze, że Burj Khalifa, robi wrażenie. Jest naprawdę wysoki ten budynek. Zwróćcie też uwagę, jak dużo jest na horyzoncie różnych dźwigów. Tutaj cały czas powstają kolejne nowe wieżowce, nowe hotele, nowe apartamenty i to wszystko ma obłożenie i tutaj cały rok przyjeżdżają ludzie. Wracamy już z centrum, idziemy teraz do metra i wracamy na naszą marinę. Niestety, ale tutaj Arabowie nie pozwalają kręcić na statywie i dwa razy zaatakowali Anchart. Trzy razy, ale jeden ochroniarz aż dwukrotnie. I powiedział, że jeżeli jeszcze raz go szczopi ze statywem, to go zawiną. No, nie wiem czemu, pewnie dlatego, że robimy zbyt profesjonalne zdjęcia. A oni profesjonalistów nie lubią, bo pewnie mają tu jakichś swoich. No nie wiem, ciężko mi to logicznie wytłumaczyć. Więc niestety nie mamy tutaj dużo fajnych zdjęć. A teraz widzimy, jak pani tańczy na budynku. No te wszystkie iluminacje oraz fontanny są naprawdę zajebiste, nie? Powiem Wam szczerze, że naprawdę Dubaj robi lepsze wrażenie po zmroku niż w dzień. I tu nie chodzi o temperaturę, tylko po prostu jak te światła wszystkie się palą, to fajnie. To lepiej wygląda Dubaj w nocy, czy lepiej wygląda Dubaj w dzień? W nocy dużo lepiej w nocy. W dzień to wygląda jakby był cały taki beżowy, jakby wszystko było w tym samym kolorze. No bo jest, wszystko jest w tym samym kolorze. Tak, bo jest w piasku, tak. Tutaj jednak z pustyni zawiewa i jest dużo pyłu w powietrzu. Czy powinno? Dlatego się tak trzymam za rękę? Nie, chyba nie. Boję. Boi się trochę? Trochę tak. I teraz, proszę Państwa, naszym oczom ukaże się taki waterfall. Może nie jest tak spektakularny jak ten, który widzieliśmy w Skierniewicach. Ale też jest bardzo ładny. To apeluję tutaj do włodarzy Skierniewic, żeby sprowadzili jakieś dobre oświetlenie LED-owe, najlepiej ze Szwecji, i zainstalowali szwedzkie oświetlenie tam właśnie na tym waterfallu, żeby wyglądał tak kozacko, jak wygląda ten. Sowa, jak będziesz kiedyś nagrywał Wodospady 2, to wiesz, gdzie przyjechać. Ja cię tam widzę, jak sowa mknie tutaj podświetlenie i poprawia spodnie. Po długim spacerze dotarliśmy w końcu na stację metra i teraz wsiadamy sobie do naszego cudownego bolidu, który mam nadzieję niebawem nadjedzie. A wy możecie sobie zobaczyć timelapsa, którego Piotrek mam nadzieję, że dla was nagra, jak Burj Khalifa maleje w ciemnościach, a my podążamy w stronę naszej mariny, wiadomo po co.
opuściliśmy już naszą cudowną marinę. Przepraszam, ale już nie mam czasu, teraz akurat muszę odjechać, że? Tak? Tak, spoko, to na razie. Cześć Marek! Słuchajcie kochani, jutro z Barano spotykamy się tak jak mówiłem. Dzisiaj nie napijcie się za bardzo, my mamy sprawy do załatwienia nocne, sprawy biurowe. Wiecie co to znaczy, no, tak? Dobranoc! Zawijamy na młody! Cześć! Wstaliśmy rano, bez kaca, bo nie pochlaliśmy jakoś bardzo. Może co niektórzy pochlali bardzo i jeszcze śpią. Ale my nie i wybieramy się teraz na plażę. Jest godzina 10:44. Jesteśmy w Dubaju już naprawdę jakiś czas, a jeszcze nie widzieliśmy morza. Wypadałoby je zobaczyć. Podobno na plaży jest blisko. Przechodzimy teraz przepiękną mariną. Dookoła wieżowce. Piękna pogoda. Na razie jest jeszcze do zniesienia, ale jesteśmy na dworzu z 2-3 minuty, więc raczej może się to zmienić. Jesteśmy teraz w wyjątkowo osobliwym korytarzu, który prowadzi na plażę. Dubaj to jeden wielki plac budowy nadal. Tutaj jeszcze wszystko nie jest skończone, więc jeżeli chcecie przyjechać, to przyjedźcie za 20 lat. Tu będzie tego jeszcze 4 razy więcej. Poziom zasolenia, z racji tego, że to jest zatoka, jest bardzo wysoki. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś obtarcia lub rany, to podobno jest dosyć nieprzyjemnie. Więc nie polecam przeładowywać skórę pod wodą, nie? Jeżeli ktokolwiek uszkodziłby swoje klapki podczas podróży na plażę, musiałby poprosić kogoś o doniesienie zapasowych, żeby wrócić. Nawierzchnia jest rozgrzana do takiej temperatury, że ciężkim poparzeniem skończyłoby się łażenie bez klapek. Ja sprawdziłem i położyłem nogę na chodniku na chwilę. Nie da się wytrzymać, jest no masakra. Albo chciałby bardzo szybko biec, jak po rozgrzanych węglach. Na początku odcinka widzieliście ujęcie, w którym siedzę na wielbłądzie. Podszedłem do tego pana i pytam się go, ile for a ride. I on mówi 100. Przychodzę do niego ze 100, a on mówi 1000. Więc mówię, no it's too expensive. Ja mówię, że chcę usiąść, tylko jednak jest początek odcinka, Pacha STV, you know Pacha STV. On mówi, o, okej, 200. Ja mówię, 200 for 60 seconds. I słuchajcie, wsiadłem, a gość odpalił starą taką Nokię i normalnie patrzył na mnie i na czas, żeby dokładnie było 60 sekund. Nie, to są naprawdę Arabowie. Wszyscy mnie straszyli, nie przyjeżdżaj do Dubaju w Ramadan, bo będzie strasznie, wszystko pozamykane i tak dalej. Fakt. Restauracje są zamknięte, trzeba wejść do środka, żeby coś zjeść, żeby Arabowie nie widzieli, ale jest bardzo mało ludzi, nie ma w ogóle Arabów, są zazwyczaj tylko turyści. I nie jest tak tragicznie gorąco. Nie jest tak tragicznie gorąco, jak ludzie ostrzegali. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli ktoś boi się Arabów i ma jakieś obiekcje, to zapraszam do Dubaju w Ramadan, naprawdę jest super. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby ostentacyjnie nie pić wody na plaży, żeby się kitrać, bo jest to zakazane. No i posiłki trzeba jeść w budynkach, a nie na zewnątrz. Oczywiście do zmroku, bo po zmroku jest wszystko, już znowu można robić. Naprawdę polecam. Dubaj, jak na razie, zajebiście. Tylko alkohol trzeba wziąć z Polski. Idziemy teraz zrobić pierwszy kontakt z wodą i zobaczymy, czy naprawdę jest taka ciepła. Fajna jest. Oczy jest bez w ogóle porównania z polskim morzem, nie? Bo w polskim morzu woda jest zimna, ale tutaj da się normalnie wejść, tak bez szoku termicznego, nie? No i jak to przystało na takie wakacyjne wyjazdy, ja będę się kąpał, a Jancer będzie zapierdalał. I zapraszam wszystkich wszemi wobec przed telewizorami na cudowne przebitki z dubajskiej plaży w wykonaniu Piotra Jancera. Skończyć nasze plażowanie, jest godzina 13, trzeba się powoli zbierać. Z ciekawostek mogę wam powiedzieć, że znowu się przyjebali do nas ostatnio. Jancer wygląda zbyt profesjonalnie. Telefonami GoPro można nagrywać, ale
profesjonalny sprzęt na plaży nie wolno używać. To jest naprawdę ciężkie miejsce dla takich ludzi jak my. Człowiek chce popracować, nagrać coś fajnego, a tutaj cały czas się czepiają. Aczkolwiek są bardzo mili i kulturalnie, nie jest to, broń Boże, jakieś tam ataki na nas czy coś. Nie, przyjechała policja, kulturalnie poprosili, żebyśmy nie nagrywali. Zobaczcie tutaj, jakie ładne budyneczki. A my idziemy teraz prosto do Dubai Marina Mall, gdzie kupimy jakieś mięso na grilla. Wycieczka! Idziemy! Jest godzina 15.22. Idziemy teraz mariną. Tam jest strefa, w której są jachty. Jeden z tych jachtów mamy wynajęty. I będziemy nim dzisiaj pływać. Przed chwilą spruł się do nas pan, że tu kurwa też nie wolno nagrywać. I się pytał, czy będziecie to gdzieś wrzucać, czy nie. Ja powiedziałem, że nie. No to nie. No to okej, okay, ale no nie powinniśmy, kolega wygląda już profesjonalnie. Ciekawe teraz, który z tych jachtów jest nasz. Na ulotce był bardzo ładny. Jesteśmy już na pokładzie, tutaj trzeba się wpisać imię i nazwisko, trzeba zostawić buciki na bosaczka i zobaczcie, proszę państwa, jesteśmy na prywatnym jachcie Dana Bilzeriana. Tak to wygląda. Tutaj jest sterownia i tutaj panowie będą kierować naszym bolidem. Jesteśmy tutaj, w tym miejscu, gdzie ta kółeczko i będziemy płynąć dookoła tej pięknej palmy. Rejmu! Dopłynęliśmy do pierwszego postoju. Można sobie tutaj popatrzeć na hotel Atlantis. Jedyny minus jest taki, że naprawdę strasznie buja. I jest to dosyć niekomfortowa sytuacja, bo trzeba w jednej ręce trzymać mikrofon, w drugiej ręce trzeba trzymać rurkę, a gdzie trzymać alkohol? Są minusy przyjeżdżania w dużych grupach, bo jak masz dużą grupę, no to długo czekasz, są problemy, żeby gdzieś wejść i tak dalej. Ale w dużej grupie możesz wynająć coś zajebistego za niewielkie pieniądze. 175 dirhamów na głowę to jest nic za taką atrakcję. Ja jestem Marcin, to jest Fermi. Martin and Fermi. Jeden pijak, drugi sternik. Ale teraz ja wezmę tutaj. So, now we turn right, yes? Yes, we turn right. A little bit. And now we turn left. A little bit. Wow. Się prowadzi. No. Ciałko też ma zajebiste. Się pływa, się skacze. Na pagony by się nadało. How deep is here? 8 meters. 8 meters. Yeah. So, nie skacze. Ja skaczę tylko tam, gdzie jest dno. 8 meters na pewno nie ma dno. Gdzie skacze? Jakbyś utonął, to mogę przejąć twój majątek? Myślę, że tak, ale już kilku sępów jest na taki temat, także... Dobrze. Mamy to nagrane. Piątka. Było, było poznać. Dziękuję. Brawo! Ciepła, ale w chuj słona. Oczy pieką. Pierdolony, kurde. Po co się opalać? Będziesz czerwony od razu. Lewy! Nie nagrało się jeszcze raz, chodź! Wiele rzeczy widziałem, ale w takich rzeczy nie widziałem. Bonus! 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 Jest! Brawo! Na łazarskim rejonie! Ło? Babel. Ło? Babel. Ło? Babel. Ło? Babel. Thank you! Niestety nasz cudowny rejs po 3 godzinach już się kończy. Ostatni drink, bo jak już wysiedziemy w marinie, to... Niestety już nie można znowu alkoholu spożywać, ale jak lecimy na apartament, to możemy.
Proszę Państwa, dopłynęliśmy już do mariny, wysiadamy. Ło! Jesteśmy lekko zmierzmieni. Bardzo bujało na tych falach i człowiek jest taki trochę rozkołysany. No i teraz w tym 30-paru stopniowym upale, pomimo tego, że nie ma słońca, kroczymy sobie powolutku do hotelu. A w hotelu? No, postaramy się... W hotelu. Tak, postaramy się porozmawiać na ważne tematy dotyczące aktualnej polityki i sytuacji w kraju, ponieważ my jesteśmy w Dubaju, ale bardzo jest ważne, co się dzieje w kraju. Jesteśmy chuj wie gdzie! Dzisiaj mam największego kaca, ponieważ melanż, który zaczął się na jachcie, bardzo się rozkręcił po belu i teraz kasujemy w basenie. Prawda jest taka, że jak się to lekko popływa, tego, no to dosyć szybko ten kac przechodzi. Dzisiaj już nie planuję melanżować, 3 melanże z rzędu to zdecydowanie wystarczająca liczba. Jest tak późno już dosyć, bo jest 15.30, dzisiaj bardzo późno zaczęliśmy dzień, dlatego że wczorajsza noc była taka no ciężka tutaj. Kolega Rafał może powiedzieć coś więcej, ponieważ jakby on był głównym prowodyrem tego, co się wczoraj działo. Jak zawsze. I po prostu zaprosił mnie do siebie, a ja przyszedłem z lemoniadą. Ja sądzę, że to są pomówienia. Przyszedłem z lemoniadą, którą oczywiście nikt jej nie wypił, bo cała została rozlana. Widocznie była niedobra. Tak. A teraz zamówiliśmy sobie 3 taksóweczki i całą grupą jedziemy na Kolczuk, to jest... Tak zwany targ złota. Tak, Kolczuk, tak zwany targ złota. Dotarliśmy już na Kolczuk i jak widać po załączonym obrazku, jest to taka starsza część Dubaju. Jesteśmy tutaj przez chwilę, a już kilkunastu Arabów próbowało sprzedać nam podrabiane Rolexy. Tutaj możemy zobaczyć nie dotykaj wszędzie. Nie. Idziemy, pan nazwała, zobaczymy co. Mam nadzieję, że nie zginiemy. Ja się trochę obawiam. Ja się też trochę obawiam. No, zobaczymy, co ten pan nam do zaoferowania. Where are you from? I'm from Poland. Poland, this is my friend. My friend customer Poland. Yeah? Nie wiem, co pan robi. O. Everything, this is my shop. I have copy watch, yes, bag, yes, shoes, yes, t-shirt, yes. I have spice, yes. Everything, this is my shop. Souvenir, yes. Everything, this is my shop. My pipe shop. I teraz tak będę wyglądał, a dobrze wyglądał? Zajebiście, w chuj. Zazdro na maksa. Come, another one come. Another one come. Sims alabim, another one come. Będziemy wszyscy razem tacy sami. Teraz nie mogę do końca wiązać tej mowy. Bo... takiego Araba teraz. A ty umiesz to założyć? No. A, no to spoko. To na wideo też można... Wyglądam na Araba. A ja ci założę tak bardziej po mieleńsku. No przecież... Teraz... Jak to się nazywa? Arafatka. Arafatka założona po mieleńsku, to znaczy, że obudzę się w poniedziałek. No, I have watch. I have spice. And I'm good. Spice, zabrancia, klecz, perfum. Zakładaj. Zakładaj. Świetny jest, uwielbiam go. Teraz czuję się już bezpiecznie, bo na pewno już nic mi nie zrobią. Bo wyglądasz jak swojak. Wyglądam jak swojak, więc proszę Państwa, tak wyglądamy. Jeszcze parę osób udało mu się naciągnąć, więc będzie dobrze. A teraz wkraczamy tutaj na Kolczuk. Gate number 3. Targ niestety nie jest klimatyzowany i jest naprawdę duszno tutaj. W tych sklepikach to jest chłodno, ale tu na korytarzu jest No robi to wrażenie. Co chwilę każdy podchodzi i wszyscy są my friendy, nie? To wiadomo. Każdy jest my friend. Tak trochę jak na Bałuckim. Stadion dziesięciolecia. Takie mam moje pierwsze skojarzenia. W Poznaniu to Bema. Słucham? W Poznaniu Bema. Na Bema. Albo Rynek Łazarski. O,
też, nie? Tak kolorowo jak na Łazarskim, nie? Karasz mówi, że tutaj całe złoto, które tutaj jest na Golcuku, tak szacują, że około 10 ton. No, tu jest na bogato, no. Mógłbyś ludzi kupić taką sukieneczkę, co? Na jakąś noc poślubną, strój kąpielowy ze złota. W takiej sukience? A to tam, no. Skoczyłabyś na ślub, czy nie bardzo? No. Jesteśmy w środku jednego z takich sklepów ze złotem. Andrzej sobie wybiera. I jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, no jest tego sporo. Ale zastanawiam się, czemu tu nie można kupić takiego raperskiego kajdana, nie? Że jakby jakaś, nawet takiej klasycznej sebiksowej pancerki nie ma, nie? Powinni być nastawieni na turystów z Polski. No i co, Piotrek, co ci się podoba? O, zobacz. Tamto z Wielbłądem. Zobacz. Możemy zobaczyć naszych na kamerze. You come, I have big shop inside. Big shop inside? Yeah. Okay. Luisa! Luisa, Luisa! Hot. Luisa. Yes, this is my wife. Luisa. Come on. Hello. Yeah, big shop. Big shop, big shop. Inside. Big shop inside, idziemy zobaczyć. Nie boisz się na mnie? Nie. On mówi tak, peep show, peep show. A peep show też spoko przecież. I damy wszystkim w sklepie arabsko-pakistańskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich. Dobra cena, jak w Biedronce. Zapraszam, witam, witam. Zobacz, Luiska, jakie ładne te, kupiłem magnesy. Zobacz, jakie ładne. A ile zapłaciłeś? 35 za dwa takie opakowania. Piotrkowi też kupiłem. Zobaczcie. Piękne, naprawdę. No najbrzydsze jakie były. Naprawdę. Ale to wygrałeś, bo oni na dole przed chwilą płacili po 25 za sztukę. You take up. Jesteśmy chujmy gdzie. Alkohol leje się. Ajo, wódka, piwo. 1 200 000 dirhamów kosztuje taka puma. Jakby ktoś chciał, to jako taki przycisk do papieru, nie? Na przykład. Na. Karaś w biurze na Kalifornii. Seba, gdzie mam te twoje dokumenty? A tu pod pumą. Kotek, piesek i małpa i puma. Pasowałoby. W naszym zoo. To jest, proszę Państwa, potwierdzenie rekordu Guinnessa. Obrączka, najcięższa złota obrączka na świecie, która waży prawie 60 kg. Zobaczmy, tak oto wygląda. No, sądzę, że też jest nieźle warta, nie? Odłączyliśmy się teraz troszeczkę od wycieczki i przyszliśmy tutaj zobaczyć jakiś taki mały port, jakąś zatoczkę. Nie wiem za bardzo, w jakim miejscu się znajdujemy. Mam nadzieję, że uda nam się wrócić potem w to miejsce, z którego przyszliśmy. Najprawdopodobniej można sobie wynająć łódeczki, zakaz psów, zakaz grillowania, zakaz śmiecenia, łowienia, spalenia shiszy i karmienia zwierząt. Poczylewaliśmy sobie troszeczkę tutaj nad brzegiem, popatrzyliśmy, jak te łódeczki pływają w prawo, w lewo, lewo, w prawo. Ale niestety musimy się zawijać, wracamy na miejsce zbiórki. No i wracamy już, kupiliśmy sobie parę fajnych rzeczy, pozwiedzaliśmy, połaziliśmy. Naprawdę bardzo fajnie, ale jednak temperatura na dłuższą metę, no jest dosyć ciężko, nie? Ale nie jest tak tragicznie, jak myślałem, ale już mam dosyć, nie? Połaziliśmy ze 3 godziny na dworzu. Dokładnie, 3 godziny mieliśmy. To już tak troszeczkę za dużo jak na mnie. Prawdopodobnie to już będzie jedna z ostatnich rzeczy, które dzisiaj nagrywamy, bo ja dzisiaj moją narzeczoną zabieram na randkę. Romianka mam spieczoną. Zabieram ją na randkę. Idziemy we dwójeczkę sobie coś dobrego zjeść. To co pisze, już, tak. Pani jedzie bardzo niebezpiecznie. Chciałem nagrać. Jak... Nasze ostatnie minuty życia. No ostatnie, że jeżeli ktoś to widzi, to zmontujcie to dobrze. Najgorsze jest, że ja pasów nie mogę zapytać. Zmontujcie to dobrze. To mam rozwalone to. No problem, don't worry. Możecie zobaczyć, że pan nie ma buta na jednej nodze i w ogóle ją tak jakby nie używa tutaj. Z drogi śledzie! Palhajs TV jedzie! Kurwa, ja będzie wam do śmiechu, jak będzie się obudzicie, kurwa, w dubelskim szpitalu, a ubezpieczenia ma Kinga w portfelu. Jeszcze jakby się te rurki z mojego ringa wbiją w hamowaniu jakimś. To weź! Czwartego pasa. Żebyś mógł mieć jeszcze dzieci. To obłożę na ciebie, nie? Nie, pobierzmy próbkę teraz. To jakiś kubka. Daj mu. A się nie pierdolę. O kurwa. Dużo rzeczy w życiu widziałem,
ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jeszcze. Tak na zakręcie to nie wyprzedzałem. Ja też nie. Z prawej, nie? Jak zginiemy, to razem. Thank you, sir. Good luck. No była to jedna z bardziej ekstremalnych przejażdżek taksówką po prostu. Ale kolega Mohamed nie ma czasu na korki, bo musi zapierdalać i wozić kolejnych ludzi. I on co będzie? I już sobie tam staną, zobacz. I czeka na następny. Ktoś wsiądzie i też będzie mogły. Naprawdę aż się spociłem. Proszę Państwa, no co, teraz się wszyscy rozmączamy. Krakeny idą na randkę gdzieś do jakiejś takiej kiepskiej restauracji. A my idziemy do Quintej. A Miłek i Janczar. Jeszcze nie wiemy, ale na pewno będzie fajnie, nie? Zabawimy się elegancko, lepiej niż oni. Na pewno. Staliśmy dzisiaj wcześniej rano i idziemy na Princess Tower. Podobno trzecia największa wieża w Dubaju. Idziemy tam, bo zaprosił nas tam Polak, który mieszka tutaj w Dubaju, jest widzem Palhais TV i zaprosił nas przez Instagrama, żebyśmy do niego tam, do tego apartamentu jego przyszli i on puści nas na górę i będziemy mogli za darmo dostać się na szczyt tej wieży. I jak usłyszeliśmy za darmo, oczywiście wszyscy się zmobilizowaliśmy i idziemy. A Princess Tower to jest chyba tamta z tym czubeczkiem takim. Uważaj. A po co mu mówiłeś? Bo szkoda gałązek łamać. Jest Ramadan. Sadzą go na 30 dni, po co mu to? Tutaj znowu. W Polsce w życiu bym nie powiedział. Dotarliśmy już na miejsce, to jest ten budynek. No, jest wysoki dosyć. Hello, my friend! To jest ten pan, o którym wam opowiadałem. Od kiedy mieszkasz w Dubaju? Od roku. Od roku? Tak. I czym się zajmujesz w tym Dubaju? Jeśli możesz zdradzić oczywiście. Mogę zdradzić. To jest w filmie trochę odpowiednikiem polskiego Oto Dom. Property Finder. O, no proszę. Skasowany widzę, nieźle jesteś. Nie, naprawdę? Myślisz? No i klasyka, jak zwykle. Big cameras are not allowed. I jedziemy na 97 piętro. Zobaczcie. Proszę Państwa, dotarliśmy. 97 piętro. Ale elegancko. Proszę, proszę. Bardzo ładnie. Widzimy tutaj całą palmę, tylko szkoda, że szyba jest brudna, ale... A tutaj mamy certyfikat potwierdzający, że to jest najwyższy budynek rezydencki w Dubaju, który ma 413 metrów. Ale przyzwyczaiłeś się do temperatur, czy jeszcze przeżywasz? Wiesz co, lato jest najgorsze, ale zima jest cudowna. Tak? Jak wróciłem na zimę do Polski, to wiesz tak. No nie, no pewnie, że tak. No przyjechaliśmy teraz pod koniec maja i baliśmy się, że będzie hardkorowo, ale jeszcze jest do zniesienia teraz w maju. Jeszcze jest do wytrzymania, nie? Pierwszy miesiąc, jak przyjechałem, było tak mega gorąco. To teraz jest, ten maj jest zimniejszy, przynajmniej mi się tak wydaje, niż rok temu. Mhm. To było ok. Wszyscy mi tak straszyli, że lipiec, sierpień to jest ultra gorąco. No i lipiec, jak przyjechałem, czyli jak tutaj przebywałem, było super. Tak, wiesz, to pierwszy raz takie temperatury w życiu. Ale jak już 4 miesiące jesteś w mieszkaniu, nie możesz być na zewnątrz, to już jednak to czujesz, że to narzekanie się skądś bierze. Ja pierdolę, ale widok. Marek, gdzie ty patrzysz? Przed ciebie. A wiesz, że nie można nagrywać tą kamerą? Na którą? Tą. Bo? No, zaraz zobaczysz. I tutaj widać całą naszą marinę, na której mieszkamy. I teraz spróbuję zlokalizować gdzieś nasz hotel. Widać go, tylko że no nie jestem w stanie wam pokazać paluszkiem, który to, ale będę mógł go oznaczyć przy montażu.
I tam daleko widzimy, że jest coraz mniej budynków. I tam daleko na horyzoncie, pewnie GoPro tego nie widać, ale tam daleko na horyzoncie widać już pustynię. I ogromną chmurę piachu, która unosi się tutaj nad miastem. Princess Tower oczywiście wypas, ale zobaczcie. Hotel Tiger. Nawet w Dubaju Tiger ma swoje posiadłości. No, nie jest to zgierz, ale jest naprawdę nieźle. Mateusz, pozdrawiamy. Teraz wracamy do naszego hotelu. Pójdziemy do sklepu, żeby kupić jakieś żarcie. Zrobić jakieś małe śniadanie. A potem udamy się do Marina Mallu, bo tam jest Tyrolka. To jest taki zjazd, który będzie z prędkością 90 km na godzinę, 100 jakoś tak. Kilometr jest tej Tyrolki, z takiego budynku zjeżdża się na Szczupaka. No, bardzo chciałbym to zrobić. Robimy ekstremalne wyzwania, więc postaramy się coś takiego zrobić. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, a teraz udajemy się do sklepu. Słuchajcie, jesteśmy chuj wie gdzie. Pozwolę sobie na chwileczkę poprowadzić ten program, dlatego że nasz główny prowadzący zawisnął na chwileczkę, na jedną minutę, na tej linii, która tutaj nad nami wisi. Jak zwykle nie można nigdzie nagrywać, więc musimy robić to telefonami. I teraz już jesteśmy już na górze. Przyjechaliśmy tutaj ładnym busikiem. Tam jest Piotr Janczar, który czeka na to, jak przyjedziemy. Napisał SMS-a. Teraz będzie dwójka, potem jeden koleś, potem ja, Luiza. Ale o co chodzi z tą dwójką? Co to znaczy dwójka? Dobrze, że jesteśmy pod dachem. Jak tam? Bardzo fajnie. Luiza, bardzo jak tam emocje są? Luiza. Fajnie, no. Mi się zaczęły troszeczkę nogi trząść, nie? Czujecie, jaka to jest adrenalina? Ja pierdolę, ja nie lubię, ja strasznie nie lubię takich rzeczy, no. To nie dla mnie. My się tu denerwujemy, a oni tam. Dlatego wolę być z tą kamerą i wiesz, nie korzystać, tylko kręcić tych, co korzystają, nie? Ja mam lęk wysokości, tak chciałem tylko powiedzieć, ale stwierdziłem, że no musimy coś takiego w Dubaju zrobić. Więc no, mam nadzieję, że będzie fajnie. Have you done this before? No. The first time also? Yes. And how do you feel? I'm not sure. This is a good idea. Yeah, you're ready to go now? Yeah. Ready to fly? Maybe. Okay, have fun. Bye. Have you done this before? No. First time? Yes. And how do you feel? I'm terrified. Ready and excited? I'm not ready, but you don't have refund, so I need to go. All right. Enjoy. Thank you. Everything will be alright, cross fingers. Kurwa, jakie to jest głupie! End of the story, in the worst case scenario, you just have a swim, that's it. Nie, to jest najgłupsza rzecz, jaką w życiu w ogóle robię. Nie, nie. Co tam widzisz, Mareczko? Bo Mareczek ma sokoli wzrok i on widzi z kilometra, czy to jest bubunio, czy to... Nie, stoi Marcin, dokładnie stoi. Co pokazuje? Jaką minę robi? Troszkę ma wargę zwieszoną, z tego co widać, leciutko. Luizie się trzęsie łapka. Marcin, boisz się? Bardzo. Ale nie tak bardzo, jak myślałem. This is only 50 seconds, yes? Yes, ma'am. This will be the longest 50 seconds of my life. Kocham cię, Marcin. Ja ciebie też kocham. Oni mnie posuwają, czy co? Oni mnie posuwają, czy co mi robią? All right, all the way down. Keep your legs straight, okay? Okay. Kocham cię. Ja ciebie też kocham was. Powiedzcie wszystkim, że ich kocham. Are you sure? Yes. 3, 2, 1, 0.9, 0.8, 0.7. W tym momencie leci i śpiewa dokładnie słowa tej piosenki. Jesteśmy! Yeah.
Pierdolony. It was great. What happened? Will you do it again, sir? No. Louis, jak tam? O Jezus Maria, tak się bałam na początku, że się popłakam, ale to było zajebiste. Jak już się leci, to to jest najlepsze uczucie na świecie. Kozacko w chuj. No. No. Podejrzewam, że Luisa przed chwileczką dostała orgazmu. Mówiła, że się popłakała na początku. Naprawdę było super gorąco, polecam. Naprawdę. Marek, widok jest taki, że... No. Ja to się w sumie nie skupiłam na widokach. Tak. Dobra, chodźcie tam, zobaczymy, jak kraki będzie teraz jechał, bo oni są następni. Aha, bo kraki, dobra. Ale nie źle to. Dzień dobry, witam. W końcu jedziemy na Burj Khalifa. Jest 40 stopni Celsjusza. Czujesz, Piotruś, nie? Jest bardzo przyjemnie, no. Fajnie, tak? Nie? Ale jak? Dla mnie jest właśnie tak idealnie, dzisiaj jest chyba najlepszy dzień. Hello. Hello. Hello, good morning. Hi sir, what's your name? Raza. Raza. Raza, nice to meet you. Same here, sir. My name is Luisa. What? Luisa. Luisa, oh yes. Very I'm from name. Poland. Oh. All of so us are... from Poland. All of you are... quite polished. Yes, quite polished, yes. And we are going to Burj Khalifa. But not quiet. Not quiet. To prawda. Dotarliśmy już do Dubai Mallu i teraz uderzamy do akwarium. Tutaj kategorycznie nie można nagrywać, więc będziemy się czajnikować. GoPro, gdzieś tam jakieś przyczajeczki, coś. No, trochę telefonem, trochę aparatem Luizy. To jest właśnie to. A wziąłeś mój aparat? Wziąłem. No robi to wrażenie, nie? Kozak. I to wszystko w galerii handlowej, nie? To jest najbardziej niesamowite, że to wszystko jest w galerii handlowej. Jakby tak teraz ta szyba pękła, to byśmy popłynęli z torbami. Generalnie ja uważam, że to jest, bo to jest widać, że jest wykrzywione, że to jest szkło sferyczne, które powiększa te ryby. Bardzo trafne spostrzeżenie. No na pewno. One nie są takie wielkie. Naprawdę, robi wrażenie, ale rozczarowany jestem, że... Ta szyba jest powiększająca. We Wrocławiu na pewno nie jest. Bo tutaj aż się źle patrzy na te ryby. Tak, jest coś nie tak. Coś jest nie tak, nie? Ale beka, skurwy sobie nawet ryby powiększają. No, zobacz, normalnie mi się kręci w głowie, nie? No i źle się może patrzy. Teraz z tej perspektywy wygląda jak Monster Munch. To nie są jakieś jesiotry? Ale bilet to nie jest. Co za morda, dobra. Nieraz spalimy wąsa. O proszę. No. No tak się zwątpię te skipy. Ale fajne, no. Te są długie. Jak wyroki za majty. Że oni go tak luzem puścili? Marcin, nie ryzykuj. Robię to dla was. Marcin, nie rób tego! Co do końca ten odcinek? Alkohol leje się. Państwa, to jest grubszy kozak. A tutaj jest prawdziwy, ale nie da się do niego wejść. Jest za szybą, bo się nas boi po prostu. Taki jesteś kozak, to wyskocz jak kolega. To pierwszym rugnie ten przegrywa. Udało nam się przejść przez kontrolę bezpieczeństwa. Jest tak jak na lotnisku. Zabrali nam Janczara aparat, ale pozwolili mi nagrywać GoPro i Luisa jeszcze przemyciła swój aparat. Szkoda, ale no co, no. Najważniejsze, że w ogóle cokolwiek mamy i będziemy mieli jakikolwiek dowód, że byliśmy na Burj Khalifie. No daj. Proszę. Piąte piętro. Dziesiąte. 20. Jedziemy do gwiazd. O, uszy. 30. O, uszy już, nie? 40. 50. Jak to gwina ma uciekać? 100. 110. I zrobiło mi się 121. Tak ciepło w głowie, jakbym setę walnął. 123.
124. Dojechaliśmy. Jesteśmy najwyżej, jak cywile mogą wjechać, czyli tak naprawdę w połowie Burj Khalify. Wrażenie, ale jakby się widziało Princess Tower oraz byliśmy wczoraj na tych Tyrolkach, no to już, że tak powiem, widok troszeczkę nam się opatrzył, bo wiemy, jak mniej więcej Dubaj wygląda, no ale tutaj jest zdecydowanie wyżej, nie? Tam w oddali widać to, co splajtowało, te wyspy w kształcie różnych kontynentów i państw na świecie, ale to splajtowało i tak sobie po prostu jest, sam piasek i nic tam nie ma. Tutaj jest część klimatyzowana, gdzie można odetchnąć trochę od tego upału i zobaczyć część drugą. W tamtą stronę właśnie są palmy, a tam daleko, daleko w oddali widać takie za piaskiem zarysy budynków, to jest marina, w której mieszkamy, więc to jest naprawdę dosyć daleko, nie? Zobaczcie sami, tu jest wolnych przestrzeni jeszcze, na których można się budować i oraz taka tam jest niska i malutka zabudowa, nie? Tam mieszkają po prostu zwykli lokalsi i tych budynków wielkich wcale nie ma tak dużo, jeżeli porównywać to obszarowo, nie? Widok jest naprawdę fajny, ale jednak ta świadomość, że to jest tylko połowa budynku, a nie cały, czuję trochę ten efekt, ale naprawdę warto odwiedzić, warto przyjechać. Kupiłem sobie małą Burj Khalifę na kolinek. Burj Khalifa spoko, ale bez durowania dużo. Dziś mamy przedostatni dzień naszej wycieczki, a ostatni pełny dzień w Dubaju. I mamy dzisiaj jechać na pustynię. Zaraz potem przyjadą trzy samochody, którym udamy się jeszcze tutaj niedaleko na pustyni. Co fajniejsze, dzisiaj jest 42 stopnie Celsjusza. Akurat kurwa w ten dzień, kiedy jedziemy na pustynię. Już za chwilę przyjadą po nas trzy samochody. Mamy nadzieję, że będą takie, a nie takie. Bo wiecie, jak to się z my friendami rozmawia. Przyjechał pierwszy z samochodów. To działa, nie? Proszę Państwa, jesteśmy już w samochodzie, jak widać na załączonym obrazku i jedziemy prosto na pustynię. Hajs zapłacony, wyszło za 650 dirhamów za samochód. Najpierw nam proponowano 1000, ale ten gościu odwołał, bo się zgodziliśmy, myśleliśmy, że to jest dobra cena, ale odwołał na szczęście. Potem Kaśka znalazła za 2160 dirhamów od samochodu, a w końcu nam się udało znaleźć za 650, w czym pomógł nam kolega Polak, który umożliwił nam wejście na wieżę Princess Tower, więc bardzo Ci dziękujemy, aczkolwiek może podziękujemy, jak już dojedziemy, nie? I zobaczymy, co jest na miejscu, bo może jest takie ryzyko, że wywiozą nas na pustynię, obetną nam głowy, nasadzają w szyję, a dziewczyny trafią do haremu. Nie wiem, co my wolą, chyba wolą, żeby ucięli mi głowę. A czemu mają nasadzać w szyję? No bo tak się mówi, nie? Aha, w Twoich stronach? W moich stronach. Będziemy teraz jechać około 40-45 minut, będziemy jechać na miejsce. Jak dojedziemy, to tam... Około 45 minut będziemy jechać na miejsce i tam panowie będą obniżać ciśnienie w kołach, wymieniać filtry, no i ładujemy się do samochodu, no i będziemy ruszać, jeździć. No jest to zajechane. Ja szybko oplułem. No, za 45 minut będziemy na miejscu. Jesteśmy już na miejscu, panowie spuszczają powietrze z opon, redukują ciśnienie. I jest kurwa tak gorąco, że ja pierdolę. Luiska, gorąco no. Jest? A wiesz co, jest ciepło, ale ja bym nie... Powietrze jest takie naprawdę hardkorowe, takie gorące, jak byś się działo przy kominku, nie? Jak jest po arabsku? Daj łapę. Give me your hand. O, jak się... Hi dog. Ciepło wam? To chyba jest mama, albo tata, tak mi się wydaje. A to są jej dziecioki. Wszyscy to patrzą z boku, kurwa, ludzie przyjechali z Polski, psa nie widzieli, tam wielbłąd stoi, a wszyscy do psów polecieli, nie? Panowie oferują tam wodę za 10 dirhamów, za taki kubek z lodem, nie? Jebał ich pies i te małe pieski. Dlaczego one w ogóle wody nie mają? Bo nie potrzebują, to są takie psy pustynne, nie? One całą wodę magazynują w kulach. Aha.
I z tych kul potem pobierają. Pan przed chwilą powiedział, kiedy spytałem go, czy dziewczyny będą piszczeć, powiedział, że ja też będę piszczeć, nie? O Jezus Maria! O Jezus! No jest hardkorowo, naprawdę. Nie, na razie jest spoko, nie jest tak hardkorowo, jak myślałem, że będzie, nie? Jest git. O kurwa. Proszę pana. Usłyszał chyba, obraził się. O kurwa. Chyba. Marcin pola to być, tak? No. Zobaczcie, patrzcie tam. Ale wyglądało. I teraz my tak. Jak tak. Jak tak ładował, to 80 było na liczniku, nie? O Jezu Maria! Masakra. Jak tam chłopaki? Spoko, zaraz zęby wybiję kamerą, ale piszę. Spokojnie, zrobimy nowy próg na Patronite. Zęby dla Janczara. Kurwa, ale jestem mokry po prostu. Też jestem mokra. Chciałbym wam przypomnieć, że jak będziemy robić dacha, to żeby wziąć te ręce z tej klatki, nie? Tak? Tak. Bo będziesz bez rąk. No to dobrze, że powiedział, bo bym tak sobie palce złamała i gdzie... Złamała? To by ci dach się położył na tej klatce. To byś nie miała złamanych, tylko zmiażdżone. Jezu, może tego będę trzymać. No. Czego jeszcze nie można robić kraken podczas zachowania? No i by się nic nie nazywa. Pan powiedział przed chwilą, że przez 5 lat jeżdżenia po pustyni miał tylko jeden wypadek i to nikomu się nic nie stało, a nie rolował na dach, tylko po prostu zderzył się z innym samochodem, który wyjechał zza Wydmy, po prostu zrobili czołówkę, nie? Dzwon na pustyni, kurwa. Dzwonimy czy się dogadujemy? Piszemy, co będziemy dzwonić. We stop here for the picture point. Okej. Okay. Jak było? Naprawdę ciężko, ale kurde, super, super. Super sprawa. Jak ciepło, panowie? Elegancko. Ciepło. Bajka. Gorąco. Jest the best. Tam daleko są te góry, to jest Oman, a przed nami widzimy, najprawdopodobniej jest to szyb naftowy. Ja pierdolę. Jest ekstremalnie gorący piasek. Sonda! Sonda! Jesteśmy chuj wie gdzie! Alkohol leje się! Aeeeo! Wódka, piwo! Słuchaj, nie wiem ile będę pamiętała z tego wyjazdu, bo połowę przejechałam tak. Byłeś kiedyś na pustyni? No właśnie, mam okazję pierwszy raz w życiu takie tak coś fantastycznego zobaczyć. Tak. Naprawdę coś pięknego. Wiele rzeczy w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wiatr zaczął wiać. I piasek mamy praktycznie wszędzie, nie? No, kurde. No. Będziemy skrzyczeć zębami. Everything is okay? Bardzo mi powiem. Nie. Panowie coś dolewają do wody. O, płazę.
powiedział, że musimy otworzyć okna, bo jest tak gorąco, że klimatyzacja nie działa. Polewali wodą, ale nic to nie dało. Fajnie, że Kraken wybrał auto, w którym powstała się klimatyzacja, nie? 45 degree. What is the hottest temperature? 55. 55? Yeah. And you are riding cars where it's 55? Of course. It's crazy. Pan powiedział, że musimy jechać teraz samochodem do naszego kempu, dlatego że kempowali do tej pory na pustyni, ale jest tak gorąco i piasek jest tak ostry, że nie da rady się tam rozbić, więc teraz będziemy 15 minut jechać drogą w jakieś takie miejsce, w którym ten chorobą się wytrzymać. Jak, Marek, podoba ci się? No podoba fajnie, tylko że ja nie pojadę, wiadomo. Ty, ale jest Ramadan, nie wolno pić. Rampa Madan. Nie ma. Witajcie na pustyni. Po godzinie jazdy, po wydmach, po drogach i znowu po wydmach dotarliśmy na pustynię do naszego kempu. Idziemy teraz zobaczyć przede wszystkim najważniejszą rzecz, czy wolno tutaj nagrywać, ale panowie mówili przez telefon, że można. Więc mam nadzieję, że to nadal jest aktualne. Shoulder, ok? Ok. Kieruj shoulder fast, shoulder. Kieruj shoulder. On kupę właśnie zrobił? Tak. And fast. Łobabem, proszę państwa, mam sokoła na głowie. Sekundę przed wleceniem na mnie się zesrał. Tak. Tam jest metodowo. Student, ladies. Ok, close. Sieruj, yes. And student. Ryza, rób 5. Kurwa. Powiem wam, że nie czuję się pewnie, nie? He's not hungry. Tą kupę ptaszek zrobił tuż przed wleceniem na mnie. Gdybym przyszedł 5 sekund wcześniej. No. Teraz idziemy do kolejnego namiotu, w którym pani wykonuje tatuaże. This is permanent? No, this is ugly. Ale ty jesteś romantyk, Marcin. No. Tylko w drugą stronę to jest, o, czekajcie. Okej. Okay. Thank you very much. No. Tylko, pokaż, tylko, że jak ona mi zrobiła, tak tam sobie tak. No. A teraz idę do toalety, żeby sobie to zmyć, bo jak się henna wchłonie, to nic z tym nie zrobię, nie? Proszę bardzo. Parę sekund i praktycznie bez śladu, jest tylko troszeczkę tego barwnika, żeby się wchłonąć. Toalety też są bardzo fajne, jestem boso, więc boję się tam wchodzić. Generalnie jest to takiej wątpliwej jakości wszystko. Wszystko jest tak naprawdę na słowo honoru, ale to jest właśnie klimat, który lubi Polhajs TV. Jaki kanał, taki kemp na pustyni. Jesteśmy chuj wie gdzie. Alkohol leje się. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Kawa nosy na pustyni. Gdyby nie było. Otwarłem jak szampana. Cześć, proszę państwa, prawdziwa modelka. Kabanosy pod prosecco. No ba. Tak się weźmy. To jest kabanoska? No pewnie. Ty zobacz, nagrywaj, zakochany kundel. Ja już się nagrywa, to już się kameruje. Tarczyński, to może być twoja reklama. Odezwijcie się na maila kontakt@palhajstv.pl. Tak, spróbujesz sobie sama, musisz wyczuć. Najważniejsze, że można nagrywać, to jest. Jesteś happy, jesteś ready, nie? Po raz pierwszy nikt nie zwraca ci uwagi i nie ganiać. Tak. Może jarczara gdzieś tam wzięli, porwali, wzięli go na pakę, wrócili, go wywieźli. Myślisz? Nie wiem, no już go tyle nie ma. On ma mało mięsa, nie zjedliby go. Nie, nie warty tego zachodu. Marcin, on taki trochę żelazny. Tak.
przebitki, ty się kurwa nie interesuj. Nie, bo myślałem, że mogę coś pokazać. Pokaż dupę. Ile tu jest rzeczy? Kochani, zobacz. Co tu się dzieje? Idziemy na jedzenie. Arabik? Arabik. Łysy, a ty co tam masz? Tak nie wiem, wszystkiego po trochę. Szwedzki jak po polsku zrobił, nie? Nieważne co, ważne, że za darmo. No dzieje się tutaj. Proszę państwa, kolejeczka, kuleczki jakieś. Nie wiem, czy mięsne, czy niemięsne. Toaleta jest niedaleko. Ogarniemy wszystko. Ale jest na bogato, nie? Jest najlepsze w ogóle jedzenie z tego wyjazdu, powiem szczerze. Właśnie ja chciałem sobie brać jutro ten arabskie śniadanie, ale widzę, że chyba arabsko się tutaj zaspokoi dzisiaj. Tak, będziemy na jedzenie na powrót do Polski. Barba. Nie no, za damkę poproszę. Ja mówić, to ja bym tam tego nie brał. Ja nie wierzę. Macie trojaczki? Ale spokojnie zrobimy jeszcze jeden kuszyk, jak chcesz. Jeżeli chcecie, żeby Jancor zjadł, piszcie na maila kontakt@polkastv.pl. Jeżeli będzie 7000 maili, to ja to robię. Miał farta, bo przyszło 7001 maili. Uff. Smacznego. Idę zjeść, dzięki. Robimy przerwę. Ja Jancor jak się naje, to będziemy nagrywać dalej. Dziękuję bardzo. GoPro nie ma przerwy. Dlaczego? Bo jest czarne. Nie, nie jestem rasistą. To był taki żart. Naprawdę, miałem taki moment, że już było ciężko tam. Na pustyni? A co ci się działo? Nie no, po prostu już, bo już po prostu łeb pulsuje od gorąca. I mówię, wrócić tutaj. Mówię, jaki to jest hektar, nie? A przebitki co zrobi, nie? Daleko przeszedłeś? Znaczy, no po prostu szedłem na tą stronę i tak wiesz, w którymś momencie patrzę, czemu jestem już dosyć daleko, nie? I tak mówię, wrócić, nie wrócić. A wiesz, było Dubaj? Hi, kot. This is food for you. Eat. Eat. Jest po 19, Ramadan już się skończył. Eat. Co jeszcze? Ziomek. No nie wszystko mu smakuje, widzę. Bo chleba nie jadł. Może mu religia zabrania. Może. Otworzyli już wszystkie atrakcje, więc można ze wszystkiego korzystać. Zrobimy takie jedno kółko dookoła, żebyście mogli mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj w namiotach możemy zobaczyć, są VIP-owskie, droższe, że mogą sobie siedzieć przy takich eleganckich stołach i pod dachem, jakby padał deszcz. Tutaj zobaczcie, Exclusive Lounge. Tak to wygląda, no, Jupitery, światełka mrygają. Tutaj druga, loża VIP-owska. Wyjdźmy jeszcze tutaj przez bramę. Zobaczymy sobie kawałek pustyni oraz ile samochodów już tutaj jest. Ale ciężko się idzie po piasku. Kurwa, przestań. Fajne jest takie pożegnanie z Dubajem. Nasz ostatni wieczór. Plaża. Ostatni wieczór, pustynia. Przejażdżka tymi samochodami. Naprawdę polecam wszystkim. Ale ekstremalnie ciepło było, co Piotrek? Naprawdę, znaczy i tak było pochmurnie, nie? No. Także było 40 stopni, czy tam 50, tam wtedy tak skrajnie. Ale było pochmurnie. Ale jakby było słońce, to miały ładniejsze przebitki, ale bym umarł. Więc byście po prostu musieli mnie znaleźć, wziąć karty i tyle, nie? Nie no, facet w samochodzie mówił, że najgoręcej jak jest, to jest 55-60. To jest najgoręcej. Ale mówił, że wtedy po prostu zamykają wszystko, co się tylko da i siedzą w chacie, nie? W dzień. I nikt nie musi przychodzić do pracy i tak dalej, ale mówi, że to się rzadko bardzo zdarza, że było tak gorąco. Dodatkowo, kiedy jechaliśmy drogą, to spytałem go, co się dzieje, jak tą całą drogę zasypie burza piaskowa? I on mówi, no normalnie, no mamy pługi do piasku, nie? Ja mówię, ale to nie niszczy asfaltu? Nie. Jest kilka milimetrów nad asfaltem, jest dodatkowo też jakaś dmuchawa i jadą i odpiaszczają ulicę, więc
Naprawdę, nigdy o tym nie myślałem, ale no piasek też trzeba odgarniać, nie? To już koniec naszej relacji z tego pięknego miejsca. Siadamy, jemy, wysiadujemy. W końcu jest to podróż przedślubna, więc musimy wypoczywać, bawić się, jeść, pić. Niestety, ale ten odcinek chyli się już ku końcowi. Na sam koniec mamy dla Was coś specjalnego. Piękne, cudowne przybitki z nocnej mariny, które wykonał Piotr Janczar, lawirując pomiędzy ochroniarzami na meleksach. Zapraszam. Marcin, ten chujowy Marcin, ten co idzie z tyłu, tak? To jesteś ty, Marcin. Pozdrawiamy cię. Pamiętaj, jak będziesz to odsłuchiwał, to zwal se konia teraz przy monitorze. No i niestety, nasza dubajska przygoda kończy się. Było naprawdę zajebiście, ale chyba najlepiej opowiedzą o tym sami uczestnicy. W całokształcie towarzystwo. Jachty, basen i machanie. Proszę cię. Ekipa, z którą jestem, bo się zajebiście z wami bawiłem. Było w chuj gorąco. Polecam wszystkim wycieczki z Karasiem. Jest to naprawdę najlepszy wyjazd, na jakim byłam do tej pory. Słuchajcie, bardzo ciężko z nim tutaj wytrzymać. Bardzo ciężko wytrzymać. No jasne, z Karasiem nawet jakbyśmy do Lichania pojechali, to i tak było grubo. A mogę zapytać, co się nie podobało? Przepych, wieżowce i znaleziony iPhone. Permission, go to the mall, take a permission. No ciężko było. Trudno na to odpowiedzieć, za dużo nie pamiętam. W pokoju śmierci nie ma szans. Alkohol się dobrze lał. Tylko z Karasiem kupisz alkohol w Dubaju. Karaś wymyślił to fenomenalnie. Wycieczka jachtem i pustynia. W którym tak naprawdę w naszym aucie największą atrakcją był sam Karaś. To, że mogłem być z wami, to było coś pięknego i najlepszego, co mogło mnie spotkać. No nie powiedziałbym. Najbardziej mi się podobała ekipa, z którą przyjechaliśmy, wiadomo. Było bomba. Nocne wypady z Markiem Karasiem na miasto. Wszyscy byli bardzo otwarci. Tyle? To znaczy ile? No wspaniałe wieczory z Karasiem w pokoju śmierci oczywiście. Ja jeszcze pijany jestem. To w ogóle nie jest prawda, co ludzie mówią. Zawsze lubiałem Karasia smażonego, ale tutaj z nim taka impreza. Nie no, wiadomo, daliśmy radę. Sam nie wiem. To jest bardzo dobre pytanie, bo nie pamiętam. Kurde, jak najbardziej, Karaś jest the best. Jeżeli ktoś jest zaszyty, to nie poleca. Marcin, no krótka piłka. Od 10 lat robisz mi promocję jakąś tam w Mielnie. Zawsze przyjeżdżasz z kamerą. Teledyski, urodziny Jacka. Zawsze gdzieś ta Kalifornia się przewija i jestem jakimś tam patronem. Dałem te 3 złote kiedyś.
na pierwszy raz, ale chciałem się zrewanżować i faktycznie to jest prawda. Jeżeli usłyszymy jakieś komentarze, oczywiście będziemy odpowiednio na nie odpowiadać. Było zajebiście. Jeżeli znacie Karasia, no to wiecie, że polecam, a jeżeli nie znacie Karasia, to musicie go poznać, bo to nie ma drugiego takiego gościa na świecie, po prostu. W tym odcinku pokaż TV. Niestety to już wszystko. A w następnym zobaczycie. Jesteśmy w Kurnie Cię! Proszę Państwa, kończymy Ramadan na dzisiaj.